Wiesz, to był zakazany pysk? Widać coś tam. Witamy w trzecim rozdziale Dzienniku Łowcy. W jego pierwszym luźnym wpisie. Aż czarnie patrzyła na nas, kurwa, jak na pojebany z tym, z kamerą. Dobrze, że psa mamy. No. Nie? Oto banan, mój stały towarzysz. Siemano. Idziemy na opuszczone ułańskie stajnie. Wysówka odkryta przez banana. Pewnie. Ogólnie czemu trzeci rozdział zaczęty? Ponieważ będzie na lepszej kamerze. Zainwestowałem w GoPro z wyjątkiem Hero. Po to, żebyście mieli, moi widzowie, lepszą jakość polowań. Ale to prawie impreza, rower. No. A ze względu, że zapomniałem głośnika do SW7, amator chuj, to balon mi posłuży za głośnik. Dobra, zaczynamy nasz eksperyment. Zapal lampkę. Jak się zapala? Nie wiem. Oświeć mnie. O, za mocno. Ona jest taka maska. Proszę, ciemno jeszcze. To jest pana nowioszka. Ja? Daj. Trzymaj. No. Dobra, czy ktoś tu z nami jest? Ble. Jesteście tu? Kram. Możecie podejść bliżej? Obok. Gdzie obok? Naj? Kosz? Ilu was tu jest? Kosz? Możesz się pokazać? Respekt. Tak, przyjadę do was z szacunkiem. Możesz do mnie podejść? Nie. To się psa. Pies piszczy. Czyli też to wyczuł. Jakub. Cicho. Nie będę cicho. Ile lat już nie żyjecie? Jesteście ułanami? To jest zginęli na wojnie? Czerwiec? W czerwcu, tak? Zginęliście? Już, już.
Podejdź się bliżej. Pokaż się do kamery. Nie budzisz mnie. To tytuł. Ilu nas widzicie? Ilu nas widzicie? Proszę. Teraz jakąś muzykę słyszę, ale to tak jakby z radia. Co? Ale dobrze, lecę. Co? Lecę. Dobrze idzie. Czekaj, bo teraz... O! Poczekaj, ja zobaczyłem. Co? Czy ma radio? Co? Czy ma radio? Może serdecznie, nie... O! Ale dobrze tutaj, pójdź temu. Ale co? Nie. Bo Fera panikuje, ale trzeba pójść tutaj. Czyli coś wyczuła, no? A jesteś, mówię w ogóle? Tak, bo się pytałem, kiedy ławię, to powiedzieć czerwiec. Co ty gadasz? No. Są tu. Czekaj, no, już. Czy uzyskałem dobrą odpowiedzi? Ile was tu zginęło? Tutaj. Tu zginęliście? Oczywiście. A może się blisko podejść? Chcę pokazać? Frela, spadaj. Patrz psa. Ze 100 albo 100 was tu zginęło? Widok zginęło was tu 100, tak? A ile was jest tutaj teraz? Błąkających się? Ile was się tutaj błąka? Takie coś słyszę. 3 razy. Ilu właśnie tutaj błąka? Ja wiem. Co wiecie? Masz jakąś tajemnicę tego miejsca? Kto was zabił? Możesz podejść bliżej mnie? Cześć? No to pytałem, pytałem, kto was zabił. A może ktoś z was może mnie dotknąć? Albo Paweł? Nie musisz mnie obawiać. Nawet. Co nawet? Nie. A ilu widzicie nas? Ile nas tu jest? Nawet 100. Was to jest 100, da? A to tam to pytanie odpowiadałem. Zapytałem, ilu się to błąka? 100? Ze znakiem zapytania. 100? A jest to łazetka? Czytam. Czy coś tu błąkacie?
co nas zatrzymuje, żeby przejść na drugą stronę? Besp. Co nas zatrzymuje przed przejściem na drugą stronę? Besp. Powiedzcie wyraźnie, co was zatrzymuje, co zblokuje przed przejściem na drugą stronę? Kto nam grozi? Nie pozwala wam przejść? Kim on jest? Albo czym? Kto? No ten, który on nie pozwala przejść na drugą stronę. Że czegoś tu błokacie. Wypie. Co wypie? Wypie. Mamy wypierdalać, czy co? Coś tam spę. Ja. Co ty? Czy ty ich tu trzymasz? Nie możesz im przejść? Pokaż się do kamery. Lubię, nie wiem, nie zrozumiałem. Co nie pozwala im przejść na drugą stronę? Dobrze. Tu. Dobrze. Gdzie jesteś? Tu. Dobrze, tu? Coś takiego. A wam jest dobrze tutaj, tak? Chuj wie, nie zrozumiałem. I tak dalej. Ludzi. Czy stoicie przede mną? Dane? Nie wiem. Dobra, skoro wam się tu podoba, to wesołego Halloween i święta zmarłych. O, thank. Fenk? Chuj wie. Dzięki, że włączyliście do nas kraj. Dzięki wam, żyjemy. Okej. Ratunaczek dla was. Spoczywajcie w pokoju. Ja się żegnam. Wielkie dzięki. Już? Mamy to, no.